Dzień dobry, witam Was ponownie. Kolejny film na kanale Druk 3D w warsztacie Domi Drewno. Kto nie subskrybuje, macie chwilę czasu na naprawienie swojego błędu. Są ciekawe filmy i tu. Warto subskrybować oba miejsca. Dzisiaj tematyka dotycząca druku sporych elementów. Wiadomo, że każda drukarka ma ograniczone pole robocze i no tutaj jest na przykład wydruk wykonany z jednego podejścia, grube ścianki, mamy tutaj jakieś 20 cm w górę i drukowane było w tej pozycji, tak jak teraz. Wyszło całkiem nieźle, tutaj jakieś pojawiło się minimalne pęknięcie, czyli skurcz tutaj nastąpił i już się nie skleiły te warstwy, ale generalnie nie jest źle. Ale są też takie elementy, które nie są wcale takie małe, inaczej, nie są wcale takie duże, przepraszam, na przykład ten. I teraz tutaj jest część, tutaj są dwie i tutaj jeszcze będzie widać, są dwa elementy w bok. I wtedy jest problem, że te podpory, które byśmy mogli tutaj zastosować, lub też inaczej jeszcze, te miejsca, gdzie są podpory dotknięte, że tutaj ewidentnie przydałaby się już drukarka dwugłowicowa, żeby te podpory później po prostu rozpuścić. Usuwanie podpór wcale nie jest nic miłego, ale czasami dużo prościej, słuchajcie, kiedy mamy tak jak tutaj sytuację taką, że obiekt jest po prostu symetryczny. Zobaczcie. Ja ten obiekt po prostu rozciąłem w pół i wydrukowałem prawą stronę i lewą i normalnie to skleiłem. Czyli wtedy drukuje się na płasko. Było drukowane to w ten sposób. Jeden element, połowa. Był wydrukowany drugi element, połowa. Sklejone to wszystko razem. I to jest zdecydowanie prostsze rozwiązanie niż kombinacje z podporami. Tutaj również inny przykład. Dobra, to tutaj nie sobie stoi ten ludzik Lego. Pozostałe elementy już były wydrukowane pojedynczo, od razu, bo tutaj nie było wielkich problemów. No ale mamy sobie tutaj takiego ludzika, gdzie znowu gabaryty nam przeszkadzają. On po prostu był zbyt duży, żeby wszedł nawet na moją największą drukarkę. Tam mam pole chyba 350 w pionie. Tutaj mamy jakieś 250 i następne 300, no więc dużo, za duże. Więc również obiekt nie był przygotowany do cięcia. Tutaj mamy płaską powierzchnię i tutaj również. Jak to zrobić? No oczywiście skalujemy, to po pierwsze. Ten obiekt był drukowany w ten sposób. Czyli tu miałem płaską powierzchnię i tutaj było zrobione to również tak. Czyli było przyklejone do głowy. I tutaj mamy również płaską powierzchnię. Wystarczy to postawić, skleić i gotowe. Więc za chwilę do klejenia przejdziemy. Jeszcze tylko kwestia cięcia. Jak ja to zrobiłem? Robię to w następujący sposób. Oczywiście skaluję i patrzę, czy X i Y mi się mieści. Jak już mam maksymalne pole zrobione, to przesuwam obiekt po prostu w dół o zadaną wartość. Na przykład, tak jak tutaj było zrobione bodajże o 250 mm. I slicer, czyli połowa obiektu jest u góry nad podłogą, połowa obiektu jest pod spodem. O dokładną wartość. Po pierwszym wydruku wystarczy przesunąć obiekt do góry, no ale mamy jeszcze go przecież u góry, prawda? Nad tym 250. I wystarczy nam ograniczyć pole zadruku do 250 mm. To jest aż tak proste. A teraz bierzemy się za klejenie. Kleję, słuchajcie, ja akurat mam taki klej, to jest klej do drewna, przynajmniej tak jest opisany
firma Tightbond robi kleje do drewna przeznaczone, ale to jest dobra firma, która ma tych klei od groma. Stworzyli też całą serię klejów CA, czyli cyanoakrylów, i to jest jeden z nich. To jest akurat w żelu, jest wersja cienka, gruba i jeszcze czwartą mają. Nie pamiętam jaka. Nieważne, ja używam tutaj w żelu, ponieważ nam to nie kapie. Nie kapie, nie cieknie. Proste do aplikacji. I jeszcze coś pokażę, sorry, zanim zaczniemy kleić. Tutaj weźmiemy sobie trochę tego kleju. Tu mam zepsuty wydruk. No, niestety parę godzin druku tutaj rąbnęło. Tutaj weźmiemy sobie klej, rozłożymy cieniutko. Niech on sobie schnie. A tutaj obok weźmiemy również ten klej i zaaplikujemy przyspieszacz, ten taki w sprayu, bo chcę wam pokazać różnicę. Mam nadzieję, że to się uda zrobić w tą stronę. Zobaczycie różnicę. Niech to sobie wyschnie. No, nie tak. Niech to sobie wyschnie. Osoby, które nie wiedzą, jakie będą różnice, to do tego jeszcze przejdziemy. Niech to sobie wyschnie. A my bierzemy się za sklejanie naszego ludzika. Po pierwsze, nie daję kleju na krawędzie. Nie chcę mieć czyszczenia, więc klej i tak zwiąże nam to wszystko. A po co dawać to na krawędzie, skoro ten klej nam może wyjść? No i wtedy mamy przechlapane, bo jeszcze nam dochodzi czyszczenie tego. I tutaj zrobimy w następujący sposób. Chcemy to zrobić szybko i łatwo? Pewnie, że tak. Więc ten klej w tej postaci nam nie zaschnie. Ale bierzemy aktywator, psikamy na powierzchnię drugą. No i teraz muszę trafić, nie? Teraz muszę trafić, bo tutaj już nie będzie miejsca na pomyłkę i na poprawki. Chwila skupienia. Jest. Przyciskamy i chwilę trzeba to przytrzymać. Klej nam w tym momencie wiąże. Ten aktywator naprawdę przyspiesza, dopala to czasowo. I myślę, że niech sobie stoi to jeszcze chwileczkę, a my wrócimy do tego miejsca. Mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj mamy klej, który jest jeszcze nadal płynny. Ale praktycznie jest on niewidoczny, bo jest przezroczysty. Tutaj mamy klej, który jest już twardy i widzimy ten biały nalot, jak zamrożone, zaszronione. I faktycznie ten aktywator zamienia ten przezroczysty klej CA w takie białe coś. Więc jeśli tego nie widać i sklejamy, nie ma problemu. Ale jeśli skleimy i te wykwity białe nam powstaną, no to mamy później niezłą mordęgę i musimy jeszcze to czyścić. Sam klej, ten cyanoakryl wiąże naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że większość filamentów, z których ja drukowałem, wiązała się właśnie tymi klejami. Ten klej po stwardnięciu jest jak to powiedzieć, praktycznie jak kalafonia. Coś bardzo twardego, bardzo kruchego. Czyli jeśli później chcę to na przykład troszeczkę wyskrobać, to czasami warto w to miejsce nawet uderzyć. Oczywiście nie za mocno, żebyście nie rozwalili wydruku, ale ostre dłuto czy ostry nóż, jesteśmy w stanie to po prostu odłupywać. Uważajcie wtedy okulary na nos, bo no to strzela dosłownie. Trzeba z tym uważać. Czy coś jeszcze mogę dodać? Oczywiście, słuchajcie, jeśli chciałbym na przykład tutaj wywiercić otwory pod kołki
Żaden problem. Jeśli widzę, że coś by mi się rozjeżdżało, wiercę normalnie, wkładam kołki. Mogą być to kołki drukowane. Mogą być to kołki nawet drewniane czy z tworzywa. Żaden problem. Również można korzystać z tych wszystkich takich, tak jak tutaj, wczepów, które są tworzone, są elastyczne. Tu będzie widać. Są elastyczne, no ale nie przy tej grubości. Tutaj musiałem, słuchajcie, nawet posłużyć się palnikiem, żeby to troszeczkę rozgrzać i normalnie ścisnąłem. Więc to zaleta oczywiście filamentów, że dają się w temperaturze jeszcze formować. Ale również są te takie wczepy właśnie elastyczne, które mają oczywiście dużo cieńsze ścianki. Wklikujecie to i łączycie w ten sposób. Tyle na dzisiaj. Nie bójcie się dużych wydruków. Jeśli macie już oczywiście drukarkę, powiedzmy, oswojoną i wydruk 3 godziny, 5 godzin, 15 godzin nie stanowi już problemu, no to później można już zacząć brać się za wydruki dużo bardziej czasochłonne. Tutaj mamy wydruk, który trwał, no myślę, że z 40 godzin w sumie, może nawet troszeczkę więcej. Ten ludzik, myślę, że gdzieś koło 24 godzin, no ale takie wydruki cieszą, nie? Oczy później. To jest mój ludzik, który tutaj pilnuje moich słuchawek w warsztacie. Dlatego, nie wiem, coś też wymyślę jeszcze. Może okulary ochronne albo nauszniki. Na tym, moi drodzy, kończymy. Dziękuję za uwagę. Liczę na Wasze komentarze i na podpowiedzi co do tematyki, którą chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Ja oczywiście swoją listę mam, ale zawsze czekam na to, co Wy chcielibyście na tym kanale zobaczyć. Do zobaczenia. Cześć.